witam wszystkich. Andrzej Kasieka pod duszą. 13 kwiecień. Chłodno. Zapowiadali deszcze, ale jakoś to ominęło. Zobaczcie, co się dzieje w Poidle. Mnóstwo pszczół. Słoiki mają z wodą w ulach. Ale jednak Matula mówi, leć po wodę, to lecą. Mogą w końcu wyskoczyć. Dwa dni było zimno, bardzo zimno. W tym ulu rójkowym było dużo pszczół, ale chciałem zaznaczyć matkę i po prostu ją niechcąco skrzydełko pomalowałem lakierem, no i ścięły tą matkę. Wiedziałem, że tak zrobiłem. Zajrzałem za parę dni do ula i okazało się, że pociągnięte są mateczniki. Także czekamy. Dziś, jutro będzie się wygryzać. Nowa matula. Także mój błąd. Duży błąd. Matka bardzo ładnie ta czerwiła. No trudno. Zobaczymy, jaką wyhodują sobie drugą matkę. Ogólnie ruch wszędzie. Troszkę zimno. No. Kwiecień. Tu też się pszczółka oblotuje. Wychodzi, krąży. Już przygotowałem sobie ule swoje roboty. Będę zmieniał, dlatego że tutaj nie ma miejsca. Daszek wchodzi akurat nie do samych ramek z ociepleniem. By trzeba było podkarmiaczki kupić ramkowe, żeby włożyć im wodę, czy dać do środka, jak jest zimno. Tu nie ma takiej możliwości, po prostu będę przekładał. Czy nawet odymić apiwarolem z denicą osiatkowaną. Myślę, że to jest łatwiejsze. Także już mam przygotowane. Poczekam parę dni, żeby one się tu już oswoiły troszkę i będę to zmieniał. Pamiętam, jak przywiozłem tamte pszczoły wcześniej, to przez parę dni nie można było wyjść na podwórko, bo po prostu były bardzo złe. A te jakoś nie za bardzo. Jestem tu przy nich i po prostu nie zwracają na mnie uwagi, przelatują bokiem. Dobrze. No zobaczymy. Dobrze. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Aha, jeszcze chciałem wam pokazać. Robię węzę na formy silikonowe. Muszę na stojakach troszkę ogarnąć, bo węzy powkładałem, troszkę ramek z suszem powkładałem. Teraz muszę dorobić węzy, bo po prostu doszło uli. Tu jest już węza moja zrobiona. Oczywiście z jednej strony. Ok. Do usłyszenia.